tam jest w ogóle sugerowana moc 220, ale co to za różnica, nie? Dla mnie. Tu zginę na hita, tam zginę na hita. Co to za różnica? Nie da się trafić i tyle. Tylko, że będę bił 3 razy dłużej. No, więc większa szansa na to, że w końcu dostanę. Dobra, weźmiemy sobie konia. Chodź, koniku. Chodź, chodź, chodź. Pojedziemy sobie tam. Wow, 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 wow. Polecimy sobie tam. Zobaczymy, co to jest. Skoro już mamy odkryty ten obszar. No, w sensie zaznaczone, że już najazdu nie ma. Tutaj chłopi uciekają. Tak? Jak średnia ucieczka. Dobra, koń mi się męczy. Wracając do zombie, ja bardzo nie lubię właśnie tego zombie. Jest takie jakieś kurde oklepane, non stop to samo. Ja nie wiem jak ludzie mogą lubić cały czas to samo. No ale okej, no. Nie mnie oceniać, nie? Każdy lubi co innego. Są ludzie, którzy grają w jedną i tę samą grę, na przykład, no ja grałem w WoWa przez 10 lat, nie? I, tylko, że no, nudził mi się non stop. Ale potem i tak wracałem do niego, może to tak samo to wychodzi. Może tak samo to wygląda, kurczę. Co tutaj jest? Coś tam jest, ale co? Dobra, zejdźmy z konia. Heavily guarded, kolejne heavily guarded place. No dobrze. Tam jest ziomek. Szkoda, że mi ich nie zaznacza, cholera. W Odyssei było tak, że to zaznaczało. Fajnie, że tutaj z drugiej strony jest dużo krzaków. Ten gościu tu idzie. Może go trzasnę obok. Ale no, fajnie, że... Dużo krzaków. A mogę gwizdać. Fajnie. Jednak tu nie idzie. No dobrze. Fajnie, że dużo krzaków, to mogę sobie tak spróbować chociaż. Tutaj po zachodzie, tylko że ich kurde nie widzę. Tam jest potem taką umiejętność, że widzę ich przez ściany. No i co, tyle? Nie, dobra, nie zobaczył mnie do końca. Ten leży. Wejdźmy w krzaki, mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zobaczy. Jest to taka moc, która sprawia, że widzę ich przez ściany. Chyba sobie jednak ją wykupię. Tak pomyślałem, że to jest takie OP overkill, ale wydaje mi się, że przy tym poziomie trudności to miałoby faktycznie sens, kurde. Jezus, ten się porusza. Nie ma mnie tu. Nie widzisz mnie. Już mnie widział. Dobra, wołamy ziomków. I lecimy z wami. Zapraszam. Nie! Uff. No już kurde się nauczyłem trochę, Holder. Wypingalaj z tym. I po kostkę. Za wcześnie. No dobra. Za wcześnie. Od ciebie uciekamy w ogóle. Dawaj tu. Najgorsze jakby mnie teraz łucznik gdzieś trafił z tyłu. To się może zdarzyć oczywiście. Wow, 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 wow. No i już, nie? Jedna kurde przegapiona okazja jakaś. Dawaj. Raz mrugnę i po mnie. Dobra, wystarczy. Przerwa. Gdzie są moi ludzie w ogóle? Tam chyba jakiś łucznik jest. Bardzo bym nie chciał dostać w dupę strzałą. Dawaj. Oni atakują po kilka razy, nie? Kość kolejny. Uciekam. Nie ma... On też inaczej kurde bije z tą bronią. Dobra, chodź tu gościu. Dawaj. No muszę czekać na twój atak pierwszy, bo to nie ma sensu inaczej. Panie, poziom trudności.
Dobra, spróbujmy to zrobić po cichu bardziej niż wcześniej. Czyli... tam jest ten gościu, który... wejdźmy może tutaj, w tę stronę. Jakby zobaczę to przez sekundę. On tam on sobie tak spaceruje. Wszyscy chodzą, to jest kurde. Wszyscy chodzą. Jakby to wziąć, kurde. No bo nie jestem w stanie go tu zabić na przykład, nie? W ogóle nie jestem w stanie. Cześć, Orionek. Nie chce mi się za bardzo kryć, kurde. Wiking to wiking, nie? Nikt nie słyszał. Jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. Coś się tam udało. Tam jest gościu, który chodzi w ogóle z dołu. To, że ma kaptur, to teraz nie ma znaczenia. Tam jest gościu, który chodzi z dołu. Chowaj się, chowaj. Byś mnie nie zobaczył. Robimy ci boom w ogóle w kostki i umrzesz. Spieszymy. Jesteśmy w krzakach. Dobra. Krzaki donikąd nie prowadzą. Tam jest ziomek. Jego byśmy sobie wzięli na cel. To sprawi, że on się położy, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Jak i tak mam teraz do zabicia na hita, to nie ma to żadnego znaczenia. Tam jest ich dwóch, ale chyba można ich olać, oni się nie odwracają, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, podejdźmy do niego teraz szybko. Tam jest drugi, kurde. Tu też, ja pierdzielę. Chowaj się w tym. Aha, podszedł i się wrócił. Co ty robisz? Co ty siedzisz? Tam ten gość, co siedzi, on jest... w miarę możliwości dobrym celem. No nie wiem. Ale ta gra jest inna od Odyssey, kurde. Totalnie inna gra. Ktoś jest tutaj. Nie. Zapominam o tym, że ja mogę jeszcze sobie gwizdać. No właśnie, ale to tak, nie? Assassin's Creed dobra, już chuj tam. Przy którym czuć, że... Assassin's Creed, przy którym czuję, że nie ma sensu się skradać. Jezus, Jezus, cofka, cofka. No, klikam ten alt za sarany, kur... Zaczynam się zastanawiać. Jak bardzo to, że tu będą tylko wrzaski, jak umieram, sprawiają, że ludziom się tego nie będzie chciało oglądać. Bo to też ma pewną cenę, nie? A zobacz mnie, kurde, od razu, dawaj. Tak sobie myślę, że jakbym zmienił ten poziom trudności, to... bardziej atrakcyjna by była ta gra dla mnie. Więcej mógłbym robić. Nie musiałbym się na stop cofać do tyłu. Szybciej by wchodziły odcinki też. Bo tak wiadomo, ucinam sobie dużo przez to. Tu stoją dwóch. Dobra, ten się odsunie, to wejdę w tego. Albo może tak. Nie. Ty tam nic nie widzisz. Nie ma mnie tu, nie. Nie. Gdzie ty jesteś? Siedzisz tu. Czemu nie mogę na ciebie z... Aha, bo ty jesteś taki, kurde. Panie harcownik. Wow. Co ty robisz? Ja pierdziu. To jakiś kolejny gościu. To jest gość, którego nie wyczułem jeszcze do tej pory. Nowy. Jeszcze go nie było. Kurde. Dobra, nie idźmy tam, bo tam tylko coraz więcej będzie. On ma taki szybki ruch.
No z drugiej strony mógłbym to olać, no bo tak naprawdę, co ja robię teraz? No jestem na napadzie, tak naprawdę mógłbym sobie porobić jakieś poboczne rzeczy tutaj, żeby się tutaj dostać. No ale 80 poziom by musiał być, czyli generalnie tak. Poziom trudności w tej grze sprawia, że trzeba więcej czasu w nią spędzić. Tak jak to czuję. Tak ja to czuję, że muszę mieć ten 80 poziom, żeby to miał sens, powiedzmy. No nie, no da się to zrobić, nie? Tylko... No tylko, że nie jest zbyt fajnie, zbyt tak... przyjemnie. To jest ten gościu, ja go nawet nie skryptobójstwem nie mogę załatwić. Mogę. Aha, ja mam te... 4 kliknąć, dobra. Dawaj tu. No właśnie, ty kurde gnoju mały. Ty gnoju mały, ty. Nie, dobra, damy radę. Znalazłem mojego kolejnego Nemezis, który po prostu atakuje tak szybko, że ja nie jestem w stanie go wyczuć. Jeszcze. Ogarnąłem tamtego z włócznią. Tu powinno być dobrze, też. Tak. Ale tak. Muszę mieć, powiedzmy, 80 poziom, dla, tam, żeby gra stwierdziła, że, no, że to jest jakby doable, czyli tam, no, możliwe do zrobienia dla mnie. A jeżeli nie mam tego 80 poziomu, a teraz mam 20, czy tam 19, no to gra stwierdza, że to jest niemożliwe dla mnie, czy tam, no, bardzo mało prawdopodobne, na czerwono. Także... wyższy poziom trudności sprawia, że ja powinienem spędzić więcej czasu w grze, żeby przejść do tych miejsc, w które normalnie bym przeszedł na 20. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Spróbujmy mu ten ukryty, kurde, ten wzmocniony, ukryty atak zrobić. Może to się uda. No ale i tak, nie? No ale i tak. A ja nie mam zamiaru spędzać w tej grze jakoś nie wiadomo jak bardzo dużo czasu. No nie mam go po prostu. Nie mam go, a też chciałbym to wszystko nagrywać. No i... chciałbym nie wrzucać 300 odcinków. Nie? Czy ty widzisz dupą? Jasne. On widzi tyłem. Nie, nie, ja uciekam, nie chcę. Dobra, dawaj. On się rzuca tymi nożami. Dobra, ciebie możemy wykończyć. Żeby potem był spokój z tamtym. Żeby była opcja, żeby tamtego załatwić. Dawaj ten szybki atak. Kurde. No nie ma bata, no. Dobra, chodź tu. Robimy z tobą tak na razie. Dobra, i szybki unik. A ty już mi tu kurde chcesz. Zabierzmy sobie prowiant, zablokujmy ciebie. Mogę zabić? Jeszcze nie. Ja. Jaki ty szybki jesteś! Gnojku mały! Skaczesz jak gnojek mały. O, teraz już się udało. Nie! Ja pierdziu. Nie. Ja pierdziu, nie? To jest straszne. Chodź tu. Ciebie, dawaj. Jeszcze raz. I uciekać. Dobra, on zginął. Jezus, jestem szczęśliwy. A ciebie to mogę, kurde, już na śniadanie czymś teraz. Okej, nawet nikt w ogóle się nie zaalarmował, zobaczcie. Nikt nie wie w ogóle, że coś tu się działo. Wejdźmy do środka, on chyba coś chronił, nie? Uuu, na dół można zejść. Dobra, zapiszmy. Powinienem... nie mogę. Czerwone. Nie mogę. A jak zginę tu jakieś głupie pułapki?
Pewnie tak, pewnie zginę. Dobra, wołajmy ludzi. Niech nam tu pomogą. Tam na dół sobie pójdę później. Wyczyśćmy na... Chociaż kurde. Dobra, chodźmy na dół, zobaczmy. Tu będzie na bank jakiś skarb. Mogę to podnieść? A, mogę tym rzucić, to pewnie się wybuchnie potem. Dawaj. Kurde. O, pali się. Siema. Uuu, panie, ogień w tej grze jest posrany. Wow. Ty przeżyjesz to w ogóle? Tego jednego? Tak. Aha, no. No, wystarczyło. Wystarczyło, żeby zwęglony gościu przyszedł. Można go łatwo sprzątnąć dalej. Tam są szczury. Co ja to chyba położę? Próbuję się poskradać trochę. O ile się uda to zrobić. Pełen zapas amunicji. Tam kolejny najazd gdzieś tam mi odkryło. Jakieś sałaty. Nie ma tu wrogów. Tam ja ich nie widzę. Mogą być tam dalej. Okej, dobra, tu widzę, że tu można się dostać. Przewinąć, przesunąć to. Okej, tak, to wystarczy. Tam mogę iść. Pewnie tam się nie da iść, tak? Pewnie o to chodzi. Zapominam o tym cały czas. Dobra. Pewnie tu się nie da, nie? Jest zabarykadowane. Czy można? I tu są w ogóle wrogowie jeszcze. Można. Można. Kto mnie wrogów widzi? Ja już mogę widzieć wrogu przez ściany. Wow. To tak, to nie wiedziałem. Dobra, wejdźmy w tę szparę, którą sobie zrobiłem. Ślizgiem. Co jest tu? Nie wiem. Jak tu będzie wąż, nie? I mnie kuźwa zabije na hita. Ukąsi i nara. Będę przeszczęśliwy. Skrzynia. Sztaba węgla. Zobaczcie, to jest bogactwo moje, olbrzymie, sztaba węgla. To co mogę dostać za tę sztabę węgla, nie? Skoro to jest tak... ważne. W sumie. Teraz pomyślałem, że rozwalę te wazy i tam będzie jakiś ładunek wybuchowy czy coś. Jakiś olej i to wybuchnie. No nie można wycelować, no. Ale fajnie, ja widzę ich. I to cały czas. Wow. No nie, nie cały czas. Cały czas. Tam są wrogowie, tu nie ma. Ale fajnie. Kurde, no to spoko. No to spoko. W ogóle... myślałem, że... coś takiego jest tylko do wykupienia. A tu się okazuje, że nie. Że do wykupienia mam chyba to, że jak kucam, to cały czas ich widzę. A tu jest coś takiego, że muszę powtarzać ten V. Chyba. No. A takie miejsca w ogóle są fajne, bo... to jest to? Nie, to jest tam. Tam dalej. Okej. Okay. A tutaj mamy po prostu... tak jak kolejne słowo... kolejne słowo... słowo smocze. Jak w Skyrimie. I gdzieś tutaj na I, na Y, na Y było to dobieranie zdolności. Tutaj pamiętam ostatnio sobie ogarnąłem to zaawansowane skrytobójstwo, którego do tej pory jeszcze nie użyłem, ale teraz już wiem, o co chodzi. Trzeba strzelić w te dwa punkciki. I chciałem iść w jakąś stronę. Lądowanie z przewrotem jest spoko, to pamiętam. Seria skrytobójstw. Wow. A, to jest to, okej. Okay. Strzała naprowadzająca była spoko, naprawdę. Cios plecy. To z unikami. A ja jestem teraz pod blok bardzo.
A było coś, nie? Że... O Jezu, jakie to jest przepiękne. Ale to trzeba wyczuć w ogóle. Coś to było takiego, że z blokiem. Przenieś zwłoki. To były takie utility, pamiętam. Okej. Okay. Tu nie. O, to jest fajne. Wraca mi zdrowie cały czas. Dobra, ale myślę, że zrobimy coś takiego, nie? Mogę się leczyć więcej. No to leczenie się to mi się przyda, tylko żebym nie umarł na hita cały czas. Bo jak na razie umieram na dwa hity. Nie do zatrzymania, nie. Łupienie prowiantu jakieś. Wilk wojownik. Furia, mniej czy mniej HP. To na pewno nie. Chciałbym najbardziej... Adrenalina w skryciu. Najbardziej to chciałbym ogarnąć sobie coś, co by sprawiało, że mam po prostu więcej życia. Adrenalina. Ja chcę życie. Życie. O, tu dwuręczny topór. Podpalam ludzi. Fajnie. Groza. To nie. Ciężkoręczny. Wow, Fury Warrior! Wow. Szkoda tylko, że na ten poziom trudności to chyba nie... Nie. O, to jest to, co chciałem. Agresywne parowanie. Skoro ja idę w tarczę, już walić te animacje, ja po prostu inaczej nie jestem w stanie tego zrobić. Więc to sprawi... Tak, to sprawi, że ja mogę jeszcze zadać im obrażenia w momencie, kiedy to paruję, a ja cały czas to robię. Tylko i wyłącznie to robię w zasadzie. Więc no, myślę, że tak, pójdziemy sobie w tamtą stronę. Czyli tutaj, czyli muszę tu. O, tu jest zdrowie w ogóle, fajnie. To mi odblokowało jeszcze tutaj coś. To jest ten przerzut brońmi, który nie ma sensu dla mnie. Segmenty adrenaliny, też nie jest to potrzebne, myślę. Okej, no to się zawsze przyda. Droga niedźwiedzia, o, to brzmi właśnie jak taki tank. No, ja muszę być tankiem, tak myślę, że na tym koszmarze trzeba być tankiem. Bo jak pójdziesz w damage, to po prostu jesteś zbyt łatwym celem. O, coś nowego. Kupienie norm. Wow. Powolniony ten. Ciekawe. No dobra, nas przypiszmy, zobaczmy, no, do dwójki. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Okej. Okay. No i tyle, no i lecę sobie dalej. Zobaczę, czy mi kamerka nie zżyna przypadkiem. No pewnie, że zżyna. Trzeba było odświeżyć. Nie wiem, jaki jest problem z tym. Problem jest z OBS-em, ale nie z samą kamerą. Tego, co widziałem. No ale nie wiem, jak to rozwiązać. Ciągnął mnie, kurde, troszkę, ten asasyn. Teraz. Gdzie jest skarb? Tam? Tam też? Tam też, dobra, chodźmy tu na dół. Chodźmy tu na dół. Tutaj jest wróg. Mogę go ładnie widzieć. Obrócony tyłem. Niestety już się nie odwróci. Fajnie, że oni też mają... Oni wszyscy są czaszkami, a ja ich tak... Fajnie zabijam, to skrytobójstwo faktycznie ma znaczenie, ma sens tutaj. No ale, no to, że ich widzę przez ściany, to mi to dużo dało teraz. Fajnie, fajnie. Tu się coś z kontrastem powaliło. Jeszcze raz sobie spojrzę. Tam. No czyli tędy trzeba się przedostać przez to. Okej, no to już wiem, o co chodzi. Myślę, że wiem, o co chodzi. Jezu, ogień. A jednak nie wiem, o co chodzi. To można rozwalić, okej. Czyli o to chodzi. A to jest jego hełm, okej, nie ma.
Okej, dobra, to... Prawie wiedziałem, o co chodzi, tylko nie tutaj. Tam schodzę na dół. Jezus, ogień. Pani ogień, proszę. Proszę, niech pan skończy. Chyba już. No to schodzimy. O, woda. To jest pod wodą, tak? Tak. Ładnie tu. I to nurkujemy. To nurkujemy. Szukaj skrzynię. Włócznia Fydru. Włócznie mamy. Yes! Jasny gwint. Ale fajnie. Przed chwilą co mówiłem, że włócznie będę chciał właśnie kiedyś. Nice. Super nice. Szkoda tylko, że zmarnowałem te sztaby żelaza, żeby ulepszać tamte rzeczy, a teraz je zmienię. No ale dobra. Spróbujmy zmienić włócznie i ona pewnie dwuręczna, co? Tak. Ona jest króciutka, a w ogóle... Nie, nie jest króciutka. Ale ma dystans, więc mogę też na dystans ludzi trzymać. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj się nie mogę dostać. Tam byłem na dole. Tutaj muszę wrócić chyba. Tam jest dziura? Nie, tam chyba nie ma dziury. Dobra, to wróćmy się, wróćmy się. Muszę też mniej więcej sprawdzać. O, właśnie mi dziewczyna napisała. Dobra, że o 22 będzie, czyli ja będę musiał wyjść za niedługo. I później tak naprawdę mam koniec z nagrywaniem, także teraz staram się tyle co mogę nagrać. Będę musiał wyjść, jest 21.18. Ona o 22, mam 15 minut tam. No to tak, żeby było bezpiecznie, to ja będę musiał kończyć już. Także, no tak zrobię, myślę. Także dzięki za oglądanie, fajnie, że jesteście ze mną i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.